a święty proboszcz Ars prosił Pana Boga, by wolno mu było dużo cierpieć za dusze czyśćcowe. On miał przepiękny kontakt ze świętą Filomeą. Diabeł go nieprawdopodobnie nienawidził. Cząsł mu plebanię. Pewnego razu mu opalił plebanię na metrze powyżej podłogi. Wyżej nie mógł, bo już tam wisiał obraz świętej Filomei. I święty Jan Wianney, prosząc o taki przywilej, otrzymywał nieprawdopodobne orędownictwo tamtego świata w postaci świętej Filomei, którą bardzo czcił. I wtedy ta wizjonerka otrzymała zaproszenie od Matki Bożej. Dzień przed zwiastowaniem Maria mówi do niej: pójdź, pokażę ci, co się dokonuje podczas mszy świętej. I drodzy Państwo, w czasie śpiewania modlitwy święty, święty, wokół kapłana przy ołtarzu modli się cała wspólnota, nie tylko żywych, ale i tych, którzy są już na drugim brzegu. Przed ołtarzem gromadzą się dusze w czyśćcu cierpiące, w szarych szatach, z wyciągniętymi rękoma. Matka Boża mówi do Kataliny: to błogosławione dusze czyśćcowe, które czekają na wasze modlitwy, aby doznać ochłody. Nie przestawajcie się za nie modlić. One modlą się za was, jednak nie mogą prosić same za siebie. To wy powinniście prosić za nie, aby im pomóc wyjść na spotkanie z Bogiem, aby się cieszyły nim wiecznie. Po prawej stronie kapłana jawią się całe zastępy świętych. Maria mówi, że przychodzą nasi zbawieńczą w niebie, czyli nasi krewni. Jak ja jestem na mszy świętej, a moja, ktoś bliski mi odszedł, umarł, ta osoba dzięki mnie otrzymuje ten przewielki przywilej. Masz na imię Piotr, czy Lega, jest on twoim świętym patronem, też on nam na tym przysięga. Bo wtedy jesteśmy świadkami największej widzialnej i niewidzialnej wspólnoty nieba z ziemią. A jeszcze ile aniołów uczestniczy, też a przecież. To po lewej stronie, nie chciałem przedłużać, to całe morze aniołów, to jest coś niesłychanie pięknego. A my bierzemy udział we mszy świętej i patrzymy, parę osób w kościele niekiedy siedzą, czy śpią, czy uczestniczą, niekiedy nie wiadomo, a tu ilu świętych, ile dusz czyśćcowych, jak się modli. Także to jest coś niesłychanie pięknego. Z Marii nam też mogą pożyczyć swoich aniołów, byśmy mogli być lepszymi. Tu szczególnie chodzi o płaszczyznę udoskonalania swojego człowieczeństwa na płaszczyźnie cnoty. Że kiedy nam coś nie wychodzi, mamy jakąś słabość, miejmy odwagę prosić naszych zmarłych, by nam użyczyli swoich aniołów tużów, no bo oni pracują nam bezrobotni. I wtedy 5 czy 10 aniołów, jak się do nas weźmie, łatwiej nam jest pokonać nasze wady. Ja tutaj uśmiechałem się do moich towarzyszy, przyjaciół podróży, że kiedy mnie jest czasami jakoś sprawę załatwiam, że chcę na przykład panią Kaję nawrócić, to mówię mojemu aniołowi: idziesz też do niej ty, dziś daj mi mniejszy spokój i we dwójkę się weźcie za nią i coś zrobicie. To jest przecudowny związek z drugiej strony. Tak, drodzy Państwo, zmarli realnie istnieją i choć ci, którzy są w czyśćcu, nie mogą nic dla siebie już zrobić, ale mogą nam pomagać, jeżeli my do nich się zwrócimy i ich wesprzemy w ich drodze do nieba. Nawet oni to czynią nieraz bez naszej pomocy, ze względu na powiromactwo, na krewkość krwi czy narodu, one ingerują, pomagają. My o tym nawet nie wiemy, już nie ma czasu, bym opowiedział przepiękne zdarzenie o zmarłej matce we Francji w czasie wojny. Za grobu przyszła i uratowała syna. I niech Państwo posłuchają, co Pan Jezus obiecał świętej Brygidzie dla tych, którzy przez rok nieprzerwalnie, dzień po dniu, taką tajemnicę szczęścia odmawiają. Uwolni ta osoba 15 dusz ze swojej rodziny szczyśćca. To jest ogromna siła modlitwy, dlatego sięgamy już do pradziadków. Patronem dusz szczyśćcowych jest święty Mikołaj Stolentino. Widział na jednym polu wielką liczbę cierpiących dusz, z których każda błagała go, by odprawił za nią mszę świętą. Gdy to uczynił w ciągu 8 dni, zdał sobie sprawę, że wszystkie dusze, które widział, zostały uwolnione z czyścia, czyli niezwykła moc mszy świętej. Więc wraz z siostrą Faustyną zaglądnijmy teraz do czyśćca. Zapytałam się Pana Jezusa, za kogo jeszcze mam się modlić. Odpowiedział mi Jezus, że
że na przyszłą noc da mi poznać, za kogo mam się modlić. Ujrzałam anioła stróża, który mi kazał pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie. My tylko możemy im przyjść z pomocą. Płomienie, które je paliły, mnie nie dotykały. Mój anioł stróż nie odstępował mnie ani na chwilę i zapytałam się tych dusz, jakie jest ich największe cierpienie. I odpowiedziały mi jednogłośnie, że największe dla nich cierpienie to tęsknota za Bogiem. Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą duszę w czyśćcu. Dusze nazywają Maryję Gwiazdą Morza. Ona im przynosi ochłodę. Chciałam więcej z nimi rozmawiać, ale mój anioł stróż dał mi znak do wyjścia. Wyszliśmy za drzwi więzienia cierpiących. Usłyszałam głos wewnętrzny, który powiedział: miłosierdzie moje nie chce tego, ale sprawiedliwość każe. Od tej chwili ściślej obcuję z duszami cierpiącymi. Maria Sima tak oto pisze o orędownictwu, czy też stawienictwu, albo opiece Matki Bożej względem zmarłych, a szczególnie dusz czyśćcowych. Ilekroć imię Matki Bożej rozlega się w czyśćcu, dusze odczuwają wielką radość. Jedna z dusz powiedziała Marii Simie, że w dniu wniebowzięcia Matka Boża, umierając, prosiła Pana Jezusa, aby uwolnił z czyśćca wszystkie dusze, które znajdowały się wówczas tam. A Chrystus Pan wypełnił prośbę swojej matki w chwili wzięcia jej do nieba. Te dusze towarzyszyły później Matce Bożej w jej przecudownym kondukcie do nieba i w momencie ukoronowania. Stąd też podpowiadam Państwu pierwsze lekarstwo pomocy duszom zmarłym, to pamiętajcie o Matce Bożej i ją dużo proście w intencji waszych ukochanych zmarłych. To jest ciekawe, że w tym czyśćcu dusze nie są osamotnione, to znaczy mają odwiedziny, dlatego nie jest tam tak beznadziejnie jak w piekle. To znaczy pojawia się tam Matka Boska, której towarzyszy przede wszystkim najczęściej Archanioł Michał, który wyprowadza dusze zwolnione, oczyszczone. I również pojawiają się tam anioły stróże. Aniołowie stróże. O nich dlatego trzeba pamiętać, bo będą miały udział w tych posługach tutaj możliwych i w tych naszych kontaktach. Zmarli realnie istnieją pośród nas. Teraz chcemy Wam powiedzieć o szkole kontaktu z nimi, czyli jak im pomagać, jak ich wykorzystywać, bo musimy być też realistami, coś z tego też musimy mieć, mówiąc językiem wiary. A możemy mieć. Możemy mieć, dlatego też ten punkt rozpocznę piękną modlitwą świętej siostry Faustyny z Dzienniczka, gdzie Pan Jezus tak jej na ten temat powiedział: dziś sprowadź mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym, i zanurz je w przepaści miłosierdzia mojego. Niechaj strumienie krwi mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze mnie umiłowane. Odpłacają się mojej sprawiedliwości. W Twojej mocy jest im przynieść ulgę. Bierz ze skarbca mojego kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj je za nie. O gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha, spłacała ich długi mojej sprawiedliwości. I wzmocnimy szeregi modlących się, bo 13 października z mamą, z moimi dwoma siostrami i z tatą podjęliśmy kolejną kurtetę modlitewną, a mianowicie, że przez 12 lat będziemy odmawiali, czcili krew Pana Jezusa i codziennie odmawiali 7 Ojcze Nasz i Zdrowaś i 7 Zdrowaś Mario. I znowu świętej Brygidzie Pan Jezus obiecał, że jeśli ktoś przez 12 lat będzie się tak wytrwale modlił dla ucznia jego świętych ran, to drodzy Państwo, nikt z rodziny do czwartego pokolenia nie pójdzie do piekła. Ja zwyczaj Maria Sima ma kropielnicę w domu i wchodzą do domu, ona zanurza dłoń w wodzie święconej i kropi mieszkanie. Ona miała dar kontaktu z duszami czyśćcowymi, więc te dusze non-stop do niej przychodziły. W pewnym momencie słyszy jeszcze wołanie: jeszcze, jeszcze. I dusze prosiły, że każde kropienie wodą święconą jest jakby sakramentem, kolejnym źródłem łask dla nich.